Jarek Wojtoliczek, witam Państwa w programie Co tam Panie w Polityce? Ci naszym gościem jest Pani Anna Dudkiewicz. Witam serdecznie. Witam. Od 11 lat organizatorka balu y, dobroczynnego Anny i Rafała Dudkiewiczów. Y, w minioną sobotę bal się odbył we Wrocławiu. To już historia. Y, wszystko się udało? Wszystko się udało. I dopisali i goście, i sponsorzy. I restauracje, i muzyka, i jestem bardzo szczęśliwa, że mam to za sobą, bo zawsze bardzo się denerwuję i lubię ten moment po balu. Bardzo lubię. Bal dobroczynny, więc pytanie, ile udało się zebrać? Rozliczenie trwa około roku, aż wpłyną wszystkie wylicytowane pieniądze, bo to są duże kwoty. Z licytacji będziemy mieć około miliona 200? Poza tym mamy darowizny, które cały czas napływają na nasze konto. Mamy także y, opłaty za usługi na balu, które staram się minimalizować, więc zostaje też parę dobrych złotych z cegiełek, które zbieram. No i mamy takie formy zbierania pieniędzy na balu: typu licytacja, sklepik, cicha licytacja, i te zabawy dają nam dodatkowe, dodatkowe wpłaty. Też czekamy na, na przypływ tych, te, tych pieniędzy na nasze konta. O licytacji jeszcze porozmawiamy, ale powiedzmy, jak już mówimy o kwotach, to powiedzmy, na co te pieniądze pójdą. Pójdą w 80% na wyposażenie szpitala dziecięcego Korczaka. To jest mój konik, że tak powiem. Wzięłam go sobie do serca i staram się wydźwignąć go ponad, że tak powiem, normatyw. Europejski, żeby on był centrum zdrowia dla dzieci, bo teraz już ma nowe, nowe budynki, więc może świadczyć usługi na wyższym poziomie. 10% dla Julki Zakrockiej, która jest naszym aniołem, stróżem naszych balów. No i ostatnie 10% to też jest bardzo ciekawe na największy projekt społeczny, projekt budowy nowej kliniki onkologii dziecięcej. I bardzo nam wszystkim zależy, którzy mają... Na uwadze zdrowie przyszłego pokolenia budowa tego obiektu. Konkretnie, co zamierzacie kupić w tym roku, jeżeli chodzi o wyposażenie pawilonu Korczaka? Jest to sprzęt, który będzie badał y, następną z przyczyn y, nieodporności organizmu. Wiemy, że, że AIDS na przykład powoduje upadek odporności organizmu, ale są też inne choroby, które trzeba wykrywać we wczesnym dzieciństwie. Czasami są one wrodzone, a, a usuwalne, więc żeby dziecko nie zapadało co chwilę na ciężkie choroby lub umierało z nierozpoznanych przyczyn, kupujemy taki sprzęt i przymierzamy się do budowy takiego laboratorium żywienia, żywienia indywidualnego dla pacjentów, którzy tego wymagają. A kiedy fizycznie te pieniądze trafią na, <laughs> przepraszam, na konto szpitala? <śmiech> <śmiech> Też zależy od przypadku, bo jak budowaliśmy rezonans magnetyczny, no to firma, która podjęła się budowy tego rezonansu magnetycznego, rozlicza się, kończąc inwestycje, wtedy są wpłaty. Natomiast jak kupowaliśmy w zeszłym roku aparat rentgenowski, to wydaliśmy pieniądze w zasadzie w ciągu dwóch, trzech miesięcy dlatego że dostaliśmy znakomitą ofertę i aparat rentgenowski dla dzieci już pracuje. Jest to jeden z lepszych aparatów w Europie, myślę. Naprawdę. Jest się czym pochwalić. Czy tutaj wszystkie pieniądze Pani przekazuje na te cele właśnie, o których Pani mówi? Czy coś zostaje też Nic nie zostaje dla organizatorów? Z, każde, z każdej złotówki wszystko, co wpływa na konta i nie idzie na organizację balu, a te kwoty ja minimalizuję. Ja nie posiadam fundacji, nie biorę żadnych wynagrodzeń, co więcej płacę również cegiełkę na bal pomimo pracy, którą wkładam. Wolontariusze z, y, przygotowują bal non-profit, czyli naprawdę przygotowanie balu odbywa się y, bezkosztowo. Siostry Elżbietanki i firma Wander Edu życzą lokalu. Y, mam dużo wsparcia właśnie w takich sprawach. Mam... Parę restauracji, które obsługują nas na bardzo wysokim poziomie, i tutaj faktura za obsługę na balu wynosi złotówkę plus VAT. No i mam też naprawdę wynegocjowane kwoty za wina. Takich cen po prostu nie ma na rynku. Mam wynegocjowane ceny za napoje, część napojów mam darowanych, więc sponsorów i darczyńców. Po to, żebyśmy się bawili wspólnie dla dobra wspólnego, jest naprawdę bardzo wielu. W tym roku cegiełka wynosiła 700 zł. Pani mówiła, że tak. też wykupiła cegiełkę? Taka. Pani za siebie może, za siebie, czy? Zawsze kupujemy. My <laughs> mamy wspólne rachunki, więc płacimy razem. Zawsze płacimy na bal. Od pierwszego balu płacimy każdą cegiełkę, jaka jaką wymyśliłam. Była okazja, żeby zatańczyć z mężem? Wiem, że pierwszy taniec była. należy do pary prezydenckiej, ale później jeszcze też była, była. okazja? Była, była. była. My po, po aukcjach i licytacjach, w których bierzemy aktywny udział, biegamy od licytujących do licytujących, namawiających jednak do, do podbijania ceny. Czasami się to udaje. Jesteśmy naprawdę zmęczeni, bo to jednak jest... Rozmiar hali jest dosyć znaczny. My biegamy czasami od jednego końca sali do drugiego końca sali. Za każdym razem staram się tych licytujących posadzić z przodu, ale co roku są nowi i oni siedzą gdzieś w środku sali i trzeba biegać. Więc biegam. Licytacja w tym roku była gorąca. Z U. tego co wiem, zegarek za 200 tysięcy pana Feliksa Baumgartnera tak. udało się sprzedać. Ale były z nim przeboje. To wiem od pani jeszcze przed wejściem tak. do studia. zegarek szedł do nas z, z atrakcjami. Kosztowało nas to trochę nerwów, ponieważ przyszedł zegarek z serii Stratos, właśnie, wydany właśnie ze względu na skok Felixa. I tych zegarków wyprodukowano skończoną ilość. I jeden z tych zegarków miał przyjść do y, jubilera Apart w Warszawie. Doszedł i odbierający otworzył pudełko, i na szczęście. Pudełko było serii Stratos, w środku był zegarek innej serii. I wtedy zaangażowało się już pół Europy <noise> na szukaniu y, ostatniego myślę zegarka, który był w Europie. I on przebył do nas długą drogę, bo także przez Paryż, Berlin i z Berlina został dowieziony autem. Także było do, dramatycznie, do, dotarł pół godziny przed balem. Co jeszcze utkwiło Pani w pamięci właśnie z tych fantów, które były w tym roku na, na licytacji? No to, że przyjechał do nas Dudek z koszulką, książką i wylicytował z biegu tę koszulkę za 46 tysięcy, to jest fantastyczny wynik. To, że, że mieliśmy i sztukę na wysokim poziomie, Chorowic poszedł za 150 tysięcy Naprawdę mieliśmy bardzo różne rzeczy, dużo rzeczy sportowych i poprzez to, że mam więcej rzeczy niż jestem w stanie wylicytować, żeby y, trochę ludzie mieli szansę potańczyć, jest tak zwana cicha licytacja i tam ludzie się deklarują na kartkach, o drugiej się kończy, zamyka. Wpisywanie kwot i wydawało mi się, że tam nie będzie emocji. Okazało się, że od kwot 500 zł niektóre rzeczy doszły do 15. Więc tak jak tu mówię, to wszystko muszę popodliczać, posprawdzać i zobaczyć ile będzie. Ja szacuję, że w tym roku będzie koło 800 tysięcy złotych. Więc jak na kryzys, to bardzo się cieszę w imieniu dzieci, że. Że aż tyle udało nam się zebrać. Czyli kryzysu na balu pary prezydenckiej nie widać. Nie było. To znaczy, ja uważam, że y, dobrych ludzi i kryzys y, serc y, takich serc kryzys nie dotyka. Ktoś, Ale ci ba? gości się zmieniają, z, y, którzy biorą udział w balu. zmieniają. Przed 10 lat y, y, niektórzy byli, teraz ich nie ma. No, jeden ma czas, drugi nie ma czasu. Jasno. A nie chodzi o czas. Ale chęci i, i no, bal jest rzeczą. Y, Dobrowolną. Trzeba mieć czas i chęci. I naprawdę ja zapraszam wszystkich z mojej listy: ktokolwiek kiedykolwiek był na balu, zawsze dostaje zapytanie i y, przyjmuje to zapytanie, jak ma czas i dobrą wolę lub nie. No bo przecież ja występuję na początku do 7 tysięcy adresów i na balu y, mam 1200 osób. To, to jednak widać, że ludzie mają swoje plany i, i jeśli mogą i mają czas i chęci, to przyjeżdżają. A ta lista jak jest tworzona. Prezydent podpowiada, w... proszę dopisać to czas, i to nazwisko. Czas czy trochę czy tworzy... tego i tego skreślić z listy? To ja tworzę listę. Mam listę oczywiście taką, żeby nie zapraszać i nie mylić się, bo ktoś odszedł od nas, żeby nie dotykać rodziny. Mam taką listę ludzi, którzy na przykład napisali, że nie chcą dostawać ode mnie zaproszeń, więc to, no mam taką listę, żeby nie pytać. No więc to jest pod tym względem. Jest ona, że nie. Ale takich, żeby nie zapraszać, bo ktoś sobie czegoś życzy, to nie ma. Ale goście są z, nie tylko z Polski, tak? Goście są nie tylko z Polski. Ciekawą y, rzecz po balu, dostałam list y, z Curichu. Napisał do mnie pan Dudkiewicz, który ucieszył się, że nazywa się tak jak my. I napisał nam, że jest organizatorem balu Polonii szwajcarskiej i że bardzo prosi nas o zaproszenie na przyszłoroczny bal i że nam gratuluje. Więc to bardzo mi się. Razem z częścią Polonii szwajcarskiej? Czy... Nie wiem, zobaczymy. <grym> <grym> jest to pierwszy kontakt pana Dudkiewicza z nami. Czasami są to przypadkowe, tak? Tak, czasami są przypadkowe. Znajomości. Mieliśmy bardzo dużo gości w tym roku z Berlina, bo Berlin stał się nam bliski ze względu na dojazd autostradowy. i... Naprawdę mieliśmy około 20-30 osób z Berlina, więc uważam, i to nie Polaków, tylko Niemców, bo słyszeli, że jest bal na dobrym poziomie i że się tu dobrze bawi. I naprawdę cieszę się z takich gości. 11 bal za panią, już trwają przygotowania do 12 balu? Trwają, bo mam rzeczy, które zostały z poprzednich balów, a są cenne do y licytacji i, i mam pomysły. I propozycje na dwunasty bal. Zawsze robimy podsumowanie i patrzymy, co trzeba zmienić, co poprawić, gdzie mieliśmy potknięcia <noise> i, co, i jak się poprawić, no po prostu jak być lepszym. Trzymamy kciuki za kolejną edycję, w, za przyszłoroczną edycję balu. Dziękuję bardzo za przyjście do studia, dziękuję, dziękuję za rozmowę. Uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia.